Cześć wszystkim, z tej strony Patrząc na Świat, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. A witam was w Horizon Zero Dawn. Drodzy, witam was tradycyjnie tutaj z mojego głównego obozu. Już nawet nie pamiętam, jak on się nazywa. O, panowskie towary, proszę was. Pieśń Kresu, właśnie. I dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się nie zaporą, jeszcze do tej ryczącej góry nie będziemy szli, ale zajmiemy się tutaj zalaniem. Tutaj jedna z tych banuckich osadniczek, że tak powiem, skarży się, że no właśnie, ta, która tam, chociaż nie, to może akurat ta mówiła, ten, no mniejsza większość, skarży się, że ucichła pewna muzyka wydobywająca się z rur. O właśnie. I pójdziemy sprawdzić, o co chodzi z tym zalaniem, co tam się wydarzyło. No i spróbować oczywiście przywrócić tę muzykę. Także zapraszam do oglądania. Jeżeli macie coś do pochrupania, polecam. Do picia też gotowałem sobie wodę, w razie czego, a znając życie, będzie mi potrzebne. No way I'll be able to take a machine that big down. Eloy, już tyle razy ci mówiłem, nie będziemy próbować pokonywać żyrafa, chciałem powiedzieć żurafa. Żurawia nie będziemy pokonywać. Wow, ale wiecie co? On mi się tak fajnie ustawił. Może teraz ja się tak fajnie ustawić. O, może coś takiego. Tu chyba miałem tą. Tu jest siatka. Fajnie wygląda na tym miejscu, na tym miejscu, na tym rozgwieżdżonym niebie. Możemy ruszyć dalej. Musiałem odpisać jeszcze na wiadomość. Więc może tu jeszcze jakieś zdjęcie zrobimy. Wow. To też będzie fajne. Tylko muszę się jakoś tak. Ustawić, o proszę. Chyba nawet nie wiem, czy nie fajniejszy jest niż tamto. Bajer, bajer. Będzie na tapetę, na laptopa. Tradycyjnie pozbieramy roślinki.
podejrzewam, że tutaj jak Eloy biegnie, tak raczej przyspieszymy z tym biegnięciem, chciałbym powiedzieć, to faktycznie widać, że Eloy przyspiesza. A w Assassinie to odnoszę, że bajek jak wcisnę, żeby szybciej biegł, to on tak chwilowo przyspieszy i za chwilę w normalnym tempie biegnie. Nie wiem, czy bajek nie ma siły po prostu, czy mu się nie chce. No wiekowo na pewno jest starszy niż Eloy. Już pomijając fakt, że on żył w czasach, że tak powiem, przed naszą erą, chociaż nie, już w naszej erze. Nie przesadzajmy, aż tak stary nie jest. W naszej erze żył, ale no w czasach świetności piramid, a Eloy tak naprawdę, patrząc chronologicznie, to no jeszcze się tak naprawdę nie urodziła. Jeszcze chyba nawet nie ma w planach, że tak powiem, narodzenie jej. No ale jakby tak porównać, jakby powiedzmy byli z jednego okresu, no to no bajek byłby starszy od Eloy. Zdecydowanie. Siema. Jeszcze kawałek, Eloy. Jeszcze kawałek. Ale przyznam szczerze, że chciałbym zobaczyć Eloy w roli takiego asasina, a Bajeka w roli takiego łowcy maszyn. To by mogło być takie bardzo ciekawe spotkanie ich. Odkryte ognisko, super. Żeby te ogniska faktycznie dawały ciepło, że nie wiem, Eloy może się przy nich rozgrzać, no to bym je rozpalił. Jak najbardziej. Pozwolił Eloy się trochę ogrzać. Ale te ogniska tak naprawdę no nic nie dają. Raczej to tyle, że możemy zapisać grę. Do Shelly Gurrera Mackenzie, Laura Vogel. Środowisko. Słuchaj, dziewczyno, nigdy nie uwierzysz, co mi się przydarzyło wczoraj w nocy w drodze do domu. Najpierw usłyszałem taki dźwięk, jakby stado pszczół uciekło z puszki po konserwach. Potem za drzewami zaczęło świecić takie dziwne światło. Miałem nadzieję, że to jacyś obcy, ale nie. To było po prostu jakieś światło ze starych niebieskich LEDów. Na śniegu wyglądało przezajebiście i niesamowicie. Gdy się zbliżyłam, usłyszałam, jak jakiś menel wdaje z siebie taki dziwaczny maczoryk, jakby odpierdalał jakąś idiotyczną terapię krzykiem. No wiesz, jakby mu się organ kręcił 1000 razy na minutę. Okazało się, że tym menelem jest nie kto inny jak Dot Blevis, nasz nowy dyrektor ochrony. Czy jak się tam nazywa to jego stanowisko za czy pisot. I on sobie jeździł na starym skuterze śnieżnym. Te graty kopcą bardziej niż samochód z epoki paliw kopalnych. A teraz moja profesjonalna opinia specjalistki. Blavis jest patafianem kategorii A1. Postanowiłam nie poszczuć jego sflaczałego tyłka robotem policyjnym. W końcu przez najbliższe 2 tygodnie on będzie praktycznie naszym szefem. Ale Shellys, może skoczysz teraz do kibelka, bo jak usłyszysz, co mu zrobiłam, to zestrasz się z wrażenia.
Stałam tuż przy jednym z drogowskazów, widziałam, że Blewitz jedzie prosto na mnie, więc przeprogramowałam znak, żeby zmienił miejsce kierunku na wodospad Wróżek i Fioletową Górę. Podłe, co nie? Tam się za Boga nie da wjechać skuterem śnieżnym. Mam nadzieję, że się wykoleił i potłukł sobie dupę, a potem musiał wracać na piechotę do chaty. Wygląda na to, że będę musiała wypełnić swój pierwszy raport powypadkowy tuż przed zamknięciem całego tego cyrku na dobre. Mogłam olać całą sprawę, jak zwykle, ale czasem trzeba się zabawić, nie, Szelest? Bo jak nie teraz, to kiedy? No. Takie trochę nic nie wnoszące do fabuły. No ale taka ciekawa informacja, że już po prostu... to są te czasy, kiedy nie ma, że tak powiem, pojazdów spalinowych, a samochody spalinowe, czy pojazdy ogólnie spalinowe, traktowane jest jak zło. A szczerze powiedziawszy, ja nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, Forda Mustanga z silnikiem elektrycznym, gdzie on nie ryczałby, tylko po cichu sunął. Ciekawe, jaki zasięg ma ten fokus. Flooding detected. Evacuation recommended. Overflow basin compromised. The overflow basin. Is that the dip? No, natura już swoje robi, już zaczyna rosnąć wszędzie, gdzie się da. Jest powiedziane w sumie, że w momencie, kiedy człowiek zniknie albo zaprzestanie tak... że jeżeli człowiek opuści jakieś miejsce, no to po jakimś czasie natura się o nie upomni, zacznie na nowo, że tak powiem, się osiedlać tam. Poczekamy chwilę, zobaczymy, co jeszcze ciekawego powie. No, jeszcze coś powiesz? Dobra, otworzymy mu te drzwi. Are you all right? You don't know how happy you just made me. For a moment I thought my fire was snuffed.
The forge gone cold. But nope. Nope. Not old Gildan. You're welcome. Wait. Start from the beginning. What are you doing down here? Ow! My apologies. When you mostly talk to yourself, you can tell your stories in whatever order you like. There's an artifact in that storage room I simply must acquire. But as you may have noticed, the door won't budge. I took one of those roundish, ringy what's-its from the wall beside the door. No luck. So I had to go at that panel with the button. Even less luck. My gentle experimentation caused the chamber to flood. So I pushed the button again, perhaps a little too enthusiastically. Sparks and smoke. Now, obviously, I came here to investigate. My cautious footsteps may have contributed slightly to the collapse of a bridge. And when the bridge began to collapse, I may have, for the sake of expedience, abandoned the cumbersome ringy what's-it to the waves. By the time I thought to give up the endeavor, the door had closed behind me. And thusly do we come to the present moment. You said something about an artifact? Indeed. That storage room is brimming with treasures from the old ones. But one in particular caught my eye. An intricate looking glass. I've only seen one such device before. My old mom brought one back for me from wherever she'd gone to that time. I remember holding it, staring into its face, seeing myself and my mother. Ale jakie spojrzenie ma. And one of these looking glasses. It's in the storage room. Oh, yes. I'm quite sure. I peered into that dim little chamber, and there it was. I've wanted to find one for so long, I... Yes, this time I'm sure I have. Well, there's no way we're getting into that storage room without another ring. It's part of the locking mechanism that controls the door. You don't say. Well, that's fantastic news. Marvelous, even. You've got two hands. I've got two hands. Perfect! My savior, my salvation, and if you like, why wouldn't you? Of course you will. My accomplice. Together, that ring is as good as ours, and with it, the storage room and its spoils. Didn't you say you dropped the ring in the water? Well, I'll grant you that adds a heretofore undiscussed level of complexity to the proceedings. So you found the button that controls the flow of water. Quite by accident. And then you broke that button. Also, quite by accident. The panel's the only way to shut this place down, as far as I can tell. This isn't gonna be easy. That storage room is filled, top to bottom. Would you be surprised to find the parts you need in there? I certainly wouldn't be. So, we need to replace that ring and get into the storage room. Then I can fix the panel and shut this place down. And I can finally wrap my fingers around that looking glass. Okay, Gildan. How are we gonna get that ring? Two sets of hands, girl! Two sets of hands! Behind us lie a pair of enormous gates, but I believe the gates must be operated in tandem. Together, we can dry this place out. Guess we better get started then. I guess we better. O, co za wariat. Ale to wszystko podzawiałe. Oj, bałbym się chodzić po czymś takim. Up ahead, girl. See the valve? Time to put our hands to use. I'll take care of this one. There's another valve on the other side to lock the gate in place. Would you mind heading across and doing the honors? Proszę, poczekaj jeszcze chwilę. Ja sobie zobaczę, czy tu czasami czegoś nie ma do zebrania. Chyba raczej nie. Dobra, dobra. Poczekaj chwilę. You might find a way to the other valve somewhere up above.
Ach, nie lubię, jak mnie tak poganiają. Tu chyba nic nie ma. Ale może to sobie zrobię jakieś zdjęcie. Nie wiem, co on tam gada, nie chce już mi się nawet czytać. Tam chyba nic nie ma, czyli musimy iść tam. Są grzybki halucynki, ale już mamy pełen ten. Marvelous! You made it! Now grab that valve and give it a spin! On it. To chyba nie to. No nie zawsze drabina mnie zabiera tam, gdzie trzeba. I'd wager the bowels for the second sluice gate are somewhere above us. How are we gonna get up there? Let me look around, see what I can find. Looks like I could jump across in that rickety western platform. No tak, drabina podejrzewam, że kiedyś tutaj była. A, to będzie zabawa. Ale uważaj, bo wpadniesz. Ło, mówiłem, uważaj. Dobra, już widzę, gdzie mam. Aha, czyli jednym słowem chyba się udało, albo jej się nie udało przedostać na drugą stronę. Uwielbiam takich ludzi. Eloy! I suppose I might be mistaken, but that didn't look intentional. Are you alright? Eloy, nie szalej.
No. You're a more competent swimmer than I am. I'd have drowned twice over in your position. Nie mów mi, że ja muszę na ten kikut zeskoczyć. O, udało się. Nice. What am I saying? That was stupendous. Never seen such absolute disregard for personal safety. Thanks. I think. Dobra, pytanie gdzie teraz? Dobra, już wiem. O, proszę. Nie mów do mnie córcia, czy do Eloy. A nie, znalazła się drabina. No. Takie szybkie zdjęcie. Na pamiątkę. Powinni trochę dramaturgii do tego dodać. Nie wiem, że słychać odgłosy, jak ten metal się wygina. Nie wiem. Może gdzieś tutaj dziura się zrobi. Raczej no tam jedna płytka odpadła, ale... More. Wow, Eloy, co ty robisz? Chciałem, żebyś stała, nie się wieszała. Więc pokałaś Eloy, że tam musisz po stęchłej wodzie chodzić. Chyba nie w tą stronę. Okay, Gildan, turn the valve. Zjechała po tych schodach. W sumie one tak wyglądają.
O, nawet świetlik jeszcze, raczej jakieś światło tutaj działa. Mi tak jakby na górę prowadziły. No tak, no tędy nie pójdę. Serio, Eloy? Serio? Czyś ty oszalała? Cieszę się, że Ross tego nie widzi, bo chyba by nas okatrupił. Zresztą ty zawsze robiłaś to, co uważałaś za słuszne. Podejrzewam, że jeszcze wyżej musimy wejść, tylko ja muszę obczaić jak. Gdzie ja teraz jestem? Chyba mnie przeniosło po prostu gdzieś, że tak powiem, w bezpieczniejsze miejsce. Raczej, że mam mniej do przejścia, a może i nie. Dobra, już wiem, gdzie ja jestem. A. No tak, tu jest ten korytarz, co ja zdjęcie robiłem. Czyli będziemy jeszcze raz się wspinać. No dobra. Kurczę, ja jej współczuję po tych schodach schodzić. Bok. No. Już myślałem, że spadnie. Nie. Ojku. I wszystko od początku, no. A ten stoi jak kołek.
Easy. No właśnie, tylko bez paniki. Ja ci współczuję, Eloy, naprawdę współczuję ci ganiać po tych schodach. Podejrzewam, że muszę się złapać tamtego, bo tu innego sposobu nie widzę. Mogę zjechać na dół, ale to mi nic nie da. Chyba że... o to chodziło. A ja tam próbowałem wskoczyć. Już tak zarosło. To już tak zarosło, że Eloy praktycznie ma trawę, czy tam ten mech, do kola. Szybko. Got it. We're good to go. You were a sight to see. Bounding from metal rust trap to metal rust trap. Still a bit of water, but low enough, wouldn't you say? Where's that drink? Good question. Well, at least I should be able to swim, right? Snapmaw! It's a snapmaw! Very, very big snapmaw! I see it, Gildan! Very big, very, very big! Just stay out of the way! Wracaj tu. Chyba do wody wpadła. Może zaraz przyjdzie tutaj. Mam nadzieję, że wpadnie na te bomby. Now they're hunting me.
dead. Marvelous. So, the ring. Maybe if you pry its jaws open and reach inside, I can't look. Chcesz mi powiedzieć, że kłapak zjadł ten pierścień? Zajebiście wprost. Już skończyłeś gadać, bo chciałbym odsłuchać nagranie. Teraz pytanie, które to było? Chyba to. Dalej na temat tego zespołu. We drained enough water for what we need to do, but I wonder if I could empty out the whole dam. Pipes, valves. Maybe I can drain the rest of the water from here. To tam chyba zaraz pójdziemy. I can't wait. Almost there. Soon I'll hold the looking glass in my hand, just like Mom and I used to. No, jakim lusterką cały czas gada? Ale wchodząc po schodach, trzymaj się poręczy, zwłaszcza takich. Another holographic interface. Must be code. Maybe I should try scanning objects in this area. The lock positions. Helpful. Lewo, góra, dół. Góra, prawo. Lewo, góra. What are you doing with your hands there, girl? Nieważne. Czekaj. O, właśnie. Chciałem powiedzieć, poczekajcie, rozejrzyjmy się tu jeszcze trochę, zanim pójdziemy. Stąd chyba przyszliśmy, więc tu chyba nic nie ma.
Nie, stamtąd przyszliśmy. Tak, bo tutaj krzyżowa na Eloy, że powinna się trzymać poręczy. Czekaj, jeszcze tu zajrzę. A tu jest chyba już ogólnie wyjście. Tak, bo tam czuć się jak wieje chłodem. Tickling the empty air like that. O, dobra, rozejrzyjmy się. To się przyda. Jedynie flaszki nie mogę wziąć. Things. Not two delves in a row. It's to an old time. For our adoring fan, it's not that hard to stay in touch, Shelley. We can practice in holospace. People always say that. O, skrzyneczka, proszę bardzo. This will be useful later. Okay, let's fix the panel and shut this place down. Zaraz, ale jeszcze pogadamy z tamtym nieszczęśnikiem. Gildan? Everything okay? I was so sure I saw it. The looking glass. I was so sure. Right there in the window. Of course. Trick of the light. Nothing at all. I'm sorry, Gildan. It must have meant a lot to you. Oh. Oh. Much as any artifact of the old ones would mean to me, really. It's fine. I'm fine. Besides, what are the spoils compared to the delve? That's why we do it, girl. The delve, not the treasure. And what a delve it was! Get that. Now then, I believe we have some repairs to make. Nie czerwony przycisk. No i znowu popsuł. Oh, that's a whole lot prettier, isn't it? What does it mean? It means it worked. By the forge. You are a wonder. Do you hear that often? I'll hazard a guess you do. Prawie jej kręgi przestawił. Oh, she's modest now. A master of the arts of the old ones, a delver, to shame the entire clan, and she wants to be modest. Ha! It's not like I did it alone, Gildan. No. No, I suppose not. So what's next for you? On your way back to the claim?
and deprive the people of Song's Edge the story of this encounter, perish the thought! I'll stay there a while longer. But a story is best told by all who encountered it. Come and lend a hand, won't you? Overflow basin empty. Interior accessible. Minimal flood damage. Sounds like the basin is dried out too. We all take a look. Another adventure so soon? Woo! You're braver than me. But there was no question of that. Nie wiem, czy on idzie za mną, czy nie. Wiecie co, ja tak dla pewności... Ja tak dla pewności zrobię sobie tu cięcie w materiale. Pozostało mi niecałe 4 minuty. Chciałbym do końca wykonać to zadanie. Szkoda, że na dzikuniu można pojeździć, a nie na kozie. Gdzie jest wejście do tego zbiornika? Aha. Dobra, już wiem. Got their attention. Jaki on ma zasięg? A ty skąd żeś się tu wziął?
chłodne przyjęcie przez tego krokodilo. Dobra, jeden już. To jeszcze tylko cztery. Andy? Dobra, nie będzie przynajmniej teraz do mnie strzelał. Drugi zabity. Ojej! No dobra, nie o to mi chodziło, Eloy. Strasznie, że wysoko w las. Dzięki. Kurczę, nie widzę go.
Dobra, teraz na spokojnie będziemy mogli tam wejść. Zanim to zrobimy, to tradycyjnie trzeba pozbierać. Borsów. Jeden borsuk. No co ma się marnować, nie? O, jakby ten Oseram z nami poszedł. O, jakie on by miał przygody. Nie wiem, czy wszystkie cztery zebrałem, ale... A jak dalej? Dobra. To nie brzmi jakby ten woda się lała, tylko raczej jakby ktoś walił w te rury. Dobra, dobra. Nie chce mi się tego słuchać. Lubię rock, ale to mi nie podchodzi. To mi zdecydowanie nie podchodzi. Dobra, to tego też mi się nie chce czytać. Żeby to było związane, nie wiem, jakoś z fabułą, no to prędzej. Mówiłem. You look happy to be playing again. I don't know what you did, but the water drained in the snap of a short song. What do you think of the music? I've never heard anything else like it. That's because there's no other place with such resonance, such intonation that rattles your ribs with its power. And of course, no one else knows these pipes like I do. I learned them by ear before I could walk, strapped to my father's back.
Thank you for draining the waters. Not just for myself, but for my ancestors and their songs. Please, take this. As a token of our gratitude. Dostałem pałeczki do grania. Że nieźle się tu urządziła. Tu ma jakieś posłanie. Tylko musi uważać, jak budzik zadzwoni, żeby w tą rurę nie przywalić. Tu jakieś zapasy. Tu są chyba turbiny. Tylko że już zepsute. Dobra, moi drodzy. Na dzisiaj to będzie wszystko. No w następnym odcinku już pewnie ruszymy z pieśni Kresu do tej szczeliny. Tej nie będziemy przeszkadzać, nie chcę walić w te rury. Swoją drogą jestem ciekaw, jak ona tam weszła, skoro tu były kłapaki. Chyba że kłapaki po prostu przyszły że tak powiem, za dźwiękiem. Usłyszały dźwięki, wtedy się zjawiły. No ciężko powiedzieć. Najważniejsze to, że się udało. Ja jeszcze się tu przejdę, zobaczę, czy tu nic nie ma do zebrania. Ale chyba nie. No nic, w takim razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Że razem ze mną kolejne przygody. Tak, ten jest zebrany kłapak. Chyba zimno, bo ręką drga jeszcze. W ogóle jest. A mniejsza większość. Dobra, tak czy siak, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa.